Witam ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dziś przepis na danie mięsne, chociaż nie zupełnie, z fajnym dodatkiem ryżu, warzyw, w rewelacyjnym sosie śmietanowym. Tak więc zapraszam do działania, kto chętny. Tutaj mam pół kilograma mięsa mielonego z indyka. Do tego dorzucam jedną saszetkę ugotowaną ryżu. Teraz lądują dwie łyżki bułki tartej, dwie, trzy może łyżki bułki tartej. Jedna łyżka majeranku. No i teraz dodatki takie jak sól. Powiedzmy około pół łyżeczki. Jedna łyżeczka papryki słodkiej. I ja dodaję jedną łyżeczkę pieprzu ziołowego. Oczywiście możecie użyć zwykły pieprz, jak komu pasuje. No i teraz musimy to wszystko ugnieść. Po ugnieceniu formujemy kotleciki. Naprawdę fantastycznie to smakuje. I przede wszystkim bardzo szybkie w przygotowaniu. Tak więc ja teraz ugniatam i za chwilę formuję kotlety. Mięso wymieszane, teraz ręka do wody i formujemy kotlety. I teraz obtaczam w mące i na osobny talerzyk i tak do samego końca. Wiecie, ręka maczana w wodzie, mięso się tak nie klei. Można by w oleju na przykład, ale po co dodawać ten tłuszcz niepotrzebnie. Tak więc ja Was nie będę tym zanudzał, za chwilę wracam z powrotem. Jestem już przy kuchence, patelka, rozgrzany olej, wkładam kotlety. U mnie dość pokaźne, nie ma się co bawić w takie małe pizdryki. Oczywiście olej rozgrzany. Kotlety wyłożone, teraz mały ogień. Dosłownie 3-4 minuty z każdej strony muszą być podpieczone. Słuchajcie, kotleciki obsmażone. Teraz wyciągam na talerz. Jak zauważyliście, może ja tutaj nie dodawałem jajka. Ryż ma w sobie tyle kleistości, że według mnie wystarczy. Ale oczywiście, jeśli chcecie, możecie dodać. Kotlety ściągnięte, możemy działać dalej. Mam tutaj pół cebulki. Cebulkę pokroję w kostkę. Na tą ilość kotletów, na tą ilość mięsa, warzyw, w zupełności pół cebuli wystarczy. A słuchajcie, jednego pora, oczywiście tą część białą, to możemy sobie zużyć do zupy na przykład. Ja jeszcze go muszę umyć, bo wiadomo, że tam troszeczkę tego piasku zawsze jest. Por umyty teraz kroję tylko na takie, powiedzmy, centymetrowe kawałki. Do ogarnięcia została tylko marchewka. Marchewka w ilości 3 sztuk. Marchewkę ścieram tylko na tarce, na tych grubych oczkach. Słuchajcie, ten sos porowo-marchewkowy, śmietanowo-porowo-marchewkowy. No naprawdę jest rewelacyjny z tymi kotletami. Uwierzcie mi na słowo. Ja uwielbiam kotlety z tym sosem właśnie. Spróbujcie, a sami polubicie. Warzywa mam przygotowane.
Teraz na tą samą patelkę, na której były pieczone kotlety, wrzucam warzywa i dosłownie podpiekam około 10-15 minut. Podpiekam, podduszam raczej. Niech te warzywa fajnie zmiękną i wtedy pokażę Wam, co robię dalej. Słuchajcie, warzywa podduszone. Teraz dolewam 250 ml bulionu. I na to układam kotlety. Jak widzicie, nie dodaję już tutaj żadnych przypraw. Bulion ma tyle w sobie słoności, że w zupełności wystarczy. Gdybyśmy dawali rosół domowy, oczywiście, jak najbardziej, przyprawy byłyby potrzebne. Ale tak, nie ma to sensu. Więc teraz oczywiście musi się to poddusić, upiec około 10 minut, 10-15 minut i wtedy pokażę, co robię dalej. Słuchajcie, warzywa fajnie zmiękły, kotlety również. Teraz dolewam około 100-150 ml śmietany 30. Oczywiście nie musimy tutaj nic hartować. Wiadomo, że śmietana 30 nam się nie zważy. Ja dodałem około 150 ml. Teraz delikatnie to tylko rozprowadzę. Odczekam chwilkę, delikatnie sosik się zagęści i można podawać. Tak więc ja kotleciki mam już gotowe. Teraz wyłożę, pokażę jakie one są delikatne. Naprawdę fantastycznie pachną, a jeszcze lepiej smakują. Zobaczcie, jakie delikatne. Same praktycznie się rozpadają. Coś fantastycznego. Tak więc cóż, kto chętny, zapraszam do działania. Ja za chwilę nakładam sobie słuszną porcję. Życzę Wam powodzenia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym filmiku.